Alek, w jakich działalnościach związanych z rebrandingiem brałeś udział? Było kilka takich rzeczy. Jedną z nich jest właśnie udział, tak jak teraz to robimy, udział w filmach. Również brałem udział w filmach o naszych działach i takich różnych filmach, takich głównym też o naszej całej firmie. Również były to testy strony, naszej nowej strony Demand oraz tworzenie treści do tej strony, jak i również zajmowałem się tak szeroko pojętą koordynacją działań IT w różnych aspektach, tak aby to skoordynować z różnych naszych działów. Krzysiek, a twoja praca na czym polegała w projekcie rebranding? Jako pracownik IT miałem za zadanie zidentyfikować wszystko, co w naszych systemach informatycznych powinno się zmienić. Więc to było takie największe wyzwanie i łącznie udało nam się zidentyfikować ponad 300 takich skrzynek współdzielonych, z czego z 90 zostało usuniętych, bo nikt się do nich nie przyznawał. Ale ty wspomniałeś o testach strony internetowej. Co ci się najbardziej tam podobało? Jakie doświadczenie zdobyłeś? Najbardziej podobało mi się na pewno poznanie programu Jira, bo to jest taka no, czysta wartość, tak? To już mogę sobie wpisać nawet do CV, że znam ten program. No i też praca zupełnie z innego tematu. Ja normalnie pracuję w dziale HR w rekrutacji, ale właśnie w rekrutacji IT, więc też poznałem od tej drugiej strony, jak wygląda praca testera. Na pewno lepiej będzie mi łapać kontakt z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko. No i też, tak jak mówię, zupełnie nowe doświadczenie. Wcześniej nie miałem z tym do czynienia, także no same plusy. A co było takim największym wyzwaniem podczas testów dla ciebie? Zdecydowanie skrupulatność, spojrzenie właśnie okiem przyszłego użytkownika, co on tutaj może jeszcze gdzieś tam kliknąć, co może potencjalnie nie działać, sprawdzanie też z naszym takim wzorcowym projektem, czy wszystko jest ok. I poruszanie się po różnych środowiskach. Musieliśmy czasami kilkakrotnie tą samą rzecz złapać na kilku środowiskach, na przykład na jakiejś starszej wersji przeglądarki czy na urządzeniach mobilnych. No wiadomo, jeśli już coś sprawdzamy po raz piąty, enty, to coś nam może gdzieś tam uciec, dlatego ta skrupulatność była tutaj bardzo ważna w projekcie. I zbierając to wszystko razem, jaki jest efekt końcowy? No tak jak widać, efekt końcowy jest super, wszystko działa, także no wygląda też przepięknie. Mam nadzieję, że wszystkie odcienie kolorów, bo nawet to musieliśmy skrupulatnie sprawdzić, się zgadzają. Efekt końcowy, no według mnie jest efekt wow, także polecam posprawdzać wszystkie pliki. Widzimy, że Alek jest dumny z tego, co robił. Krzysiek, a u ciebie jak to wyglądało w twoim obszarze? No, znając jak te wszystkie systemy działają i ile tak naprawdę jest do zrobienia, było to wymagające, ale ciekawe doświadczenie, ponieważ tak jak mówiłem, zidentyfikować skrzynki, które trzeba zmienić, to jedno, ale znaleźć później ich właścicieli, co było czasami ciężkie. Czasami się okazało, że osoba już może 5 lat nie pracuje, a skrzynka dalej jest aktywna. I to były takie najcięższe wyzwania i później wszystko to zebrać. Ktoś musi to zaakceptować, no, zaproponowane zmiany nazw czy adresów i później to musieliśmy wykonać, więc to też zajmowało trochę czasu, szczególnie na ostatniej, no, przed metą, tak, przed całym tym rebrandingiem. Zaproponowana została również tobie rola w filmie. Jak na to zareagowałeś? Sobie pierwsze co pomyślałem, to że no, chyba jest ktoś bardziej fotogeniczny ode mnie, ale jednocześnie bardzo czułem się zaszczycony, że mi zaoferowano na takim etapie też współpracę i możliwość pokazania się od tej strony, swoje zdolności, można powiedzieć, aktorskie, chociaż może i nie mam problemów z takim wyrażaniem siebie w publice, ale jednak patrząc na to, że to jest jakby całe studio filmowe, można powiedzieć, była kamera, były make-up, tak, tyle make-upu to w życiu nie miałem na sobie i to wszystko sprawiało, że to ten efekt był naprawdę super. Każdy może później pomyśleć Hollywood, Oscary, czerwony dywan, a dla ciebie co było podczas nagrywania takim największym wyzwaniem? Wyzwaniem największym? No właśnie zapamiętanie, może ten tekst, mimo że zazwyczaj nie mam z tym problemu, ale widać ten stres zjadał i ten tekst, który mimo wszystko sam napisałem tak dla siebie, to nie potrafiłem tego spamiętać i robiliśmy wiele powtórek, więc to było i śmieszne, czasami i wpadki te były ciekawe, więc to wszystko się składało na bardzo ciekawy efekt. Krzysiek, odłóżmy na razie sprawy filmowe na miejsce, wróćmy do firmy. Przychodzisz i słyszysz słowo rebranding. Co wtedy czujesz? No, gdybym jeszcze nie pracował w Demand, to bym powiedział, że to pewnie jakaś zmiana albo ktoś kogoś przejął i tyle, ale będąc tu tak długo, wiem, że to tak naprawdę rebranding oznacza coś
zmiany na lepsze w tym wypadku, i bo wiem, skąd to się wywodzi, wiem czemu ta zmiana, i to jest globalna zmiana, gdzie chcemy, żeby te wartości rodziny demand były propagowane jak najszerzej, zarówno wśród pracowników, jak i oczywiście na wszystkich naszych klientów, którzy z naszych produktów korzystają. Więc teraz, kiedy ktoś mi mówi rebranding, to ja sobie tylko kojarzę to pozytywnie. Ale ty przychodzisz do swojego działu HR, zamiast dzień dobry słyszysz rebranding, co wtedy myślisz? To znaczy, gdybyś mnie zapytał o to wcześniej, to bym pomyślał, że a to pewnie zmienimy logo na wejściu. Natomiast teraz już wiem, że to jest duże bardzo przedsięwzięcie, i tak jak Krzysiu tutaj wspomniał, to nie jest takie przedsięwzięcie, że my sobie zmieniamy stronę internetową, bo będzie teraz ładnie wyglądać, albo zmienimy kilka kolorów. Dlatego to jest taka zmiana globalna, zmiana też, żebyśmy mogli wyjść dalej z tymi naszymi wartościami. Właśnie firmą mówimy, żeby jeszcze więcej ludzi mogło się z tymi wartościami identyfikować. No i na pewno teraz wiem, że to już nie jest taka mała rzecz, a faktycznie jest w to włożone dużo pracy. No i bardzo fajne przedsięwzięcie. Powiedziałeś mała rzecz. Słuchając was, ja słyszę, że jesteście z tego bardzo dumni, zadowoleni. No właśnie, jak wy to odczuwacie, bo wzięliście w czymś udział, będąc małą częścią, tworząc coś wielkiego? O, no tak, zadowolenie jest na pewno wielkie, ale nie, jest super, super wrażenie, super cała akcja, i efekt końcowy jest tym bardziej wow w tym wypadku. No i też na pewno... Tak, ja sam to tłumaczę. Sam osobiście też myślę, że to jest wyróżnienie. No jednak, że zostaliśmy poproszeni do udziału w tym samym przedsięwzięciu. No i też fajnie, że już to się dzieje, że my to już teraz widzimy i jesteśmy częścią tego właśnie efektu wow.